serdecznie. Otwieram 25. sesję Rady Miasta Góry Iławeckie, przewidzianą do odbycia w dniu 28 września. Jest to dzień dzisiejszy. Rozpoczynamy. Na ostatniej komisji, którą mieliśmy wspólnie, podjęta została jednogłośnie decyzja, że dzisiejsza sesja będzie odbywała się w sposób zdalny. Dlatego też widzimy się przez telewizor i serdecznie pozdrawiam radnych w tej chwili mnie oglądających. Witam na dzisiejszej sesji pana burmistrza i witam również panią skarbnik Edytę Jarmoluk. Dzisiejsza sesja nie będzie długa, nie mamy za wiele tutaj spraw skomplikowanych. Niemniej jednak przypomnę państwu dzisiejszy porządek obrad. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad, to jest punkt pierwszy. Z informacji, jakie posiadam tutaj od pani Sylwii, w tej chwili ogląda nas 15 radnych, więc mamy kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Porządek dzisiejszej sesji przedstawia się następująco. Przyjęcie protokołu z 24. sesji Rady Miasta, informacja z prac burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta, przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2020 roku, informacje o stanie przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2020-2021. Mamy również tutaj do podjęcia kilka uchwał. Podjęcie uchwał w sprawach wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo-Iławeckie na lata 2000-2035. Również będziemy tutaj zmuszeni do uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora przedszkola i dyrektora szkoły podstawowej z realizacji zadań dydaktycznych. Wynika to głównie z podstawy prawnej, którą pan wojewoda był uprzejmy nam zwrócić uwagę. Niemniej jednak dalej kolejne uchwały będą podtrzymujące nasze zwolnienie dyrektora z zajęć dydaktycznych i dyrektora szkoły podstawowej. Kolejna uchwała będzie dotyczyła zmian budżetu miasta na rok 2020 i doszedł punkt jeden dzisiejszej sesji obrad. Będzie to zaopiniowanie pisma Zarządu Powiatu Bartoszyckiego w sprawie włączenia w plany inwestycyjne powiatu budowy dróg powiatowych przebudowy ulicy Sikorskiego i Krasickiego w Górowie Iławeckim. Przewidziane są również sprawy różne i będzie zamknięcie sesji obrad. W tej chwili poproszę o przegłosowanie przedstawionego porządku obrad. Proszę o akceptację tego porządku. Proszę o zagłosowanie. I jeszcze pani radna Sawicz. Telefonicznie mamy informację, że pani Grażyna nas ogląda, ale jakiś problem chyba techniczny z internetem. Tak, już mamy wszystkich. W tej chwili odbyło się głosowanie w sprawie porządku obrad. Porządek dzisiejszych sesji został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję. Przystępujemy teraz do naszego kolejnego punktu naszej dzisiejszej sesji. Jest to przyjęcie protokołu z 24. sesji. Informuję państwa, że protokół był do wglądu w Biurze Rady. Również na państwa skrzynki mailowe takowy protokół został przesłany. Można było się z nim zapoznać. W tej chwili przegłosujemy treść tego protokołu. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu, ewentualnie wniesienie uwag? Bardzo proszę. I tak jak mówiliśmy ostatnio, jeżeli są jakieś sprawy, proszę dzwonić na mój telefon. Ja będę użyczał głosu do mikrofonu, także będzie nas słychać. Jeżeli ktoś ma jakieś uwagi, bardzo proszę. W tej chwili przystępujemy do głosowania nad przyjęciem protokołu z 24. sesji Rady Miasta. Proszę o zagłosowanie.
W głosowaniu, tak jak widać, wzięło udział 14 radnych, jeden radny wstrzymał się. Informuję, że Wysoka Rada protokół przyjęła większością głosów. W tej chwili przystępujemy do punktu 4. Będzie to informacja z prac burmistrza miasta między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Sprawozdanie dotyczy okresu pomiędzy 31 sierpnia a 28 września tego roku. Wysoka Rada w tej kadencji podjęła 161 uchwał, zostało zrealizowanych 120, w trakcie realizacji znajduje się 41. I tak pokrótce wszystkie rzeczy, którymi zajmowaliśmy się w tym okresie. To po pierwsze, i to myślę, że doskwierało nam wszystkim, problemy z budową drogi 512. Staraliśmy się reagować na wszystkie sygnały, które państwo zgłaszali, zarówno tego, że jeżdżą za szybko te samochody ciężarowe, że są zbyt przeładowane. Zgłaszaliśmy to do wykonawcy, do instytucji, że tak powiem, nadzorującej, czyli Urzędu Marszałkowskiego, oraz skierowaliśmy też sygnały na policję. Wiem, że spotkały się one ze zrozumieniem. Interweniowaliśmy także w zakresie tempa budowy rond i myślę, że te interwencje, jak państwo widzą, odniosły skutek, bo rzeczywiście ta praca bardzo mocno przyspieszyła. Jeżeli dalej są jakieś kłopoty związane z transportem, który przejeżdża przez nasze miasto, a niestety musi przejeżdżać, no bo nie mogliśmy zablokować budowy tej drogi, to prosimy o sygnał, będziemy reagowali najszybciej, jak tylko będziemy mogli. I to jest jedna rzecz. Do tego chciałbym powiedzieć, że dotarła do nas bardzo fajna informacja, bo po raz kolejny nasze miasto zostało wyróżnione jako jedne z 10 najlepiej wykorzystujących fundusze unijne w rankingu czasopisma Wspólnota. To jest wielka gala, która odbywa się w Katowicym Spotku co roku. Bodajże trzeci raz zajmujemy wysokie miejsce w tych rankingach, w tym razem w kategorii miast, które nie są miastami powiatowymi, zajęliśmy 6. miejsce, co jest naprawdę bardzo dużym wyróżnieniem i serdecznie dziękuję Wysokiej Radzie, która pozwalała dysponować środkami pracownikom urzędu, którzy skutecznie je wykorzystali. Rozpoczął się rok szkolny, jak państwo wiedzą, w reżimie covidowym, czyli związanym z panującą pandemią. Na bieżąco monitorujemy zarządzanie tą sytuacją kryzysową w szkole i w przedszkolu. Docierały do nas sygnały z kłopotem, jeśli chodzi o przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola. Rozmawialiśmy o tym zarówno z panią dyrektor przedszkola, wiem, że ona rozmawiała ze swoimi pracownikami. Wydaje mi się, że ten problem jest w tej chwili mniejszy i podejście pań, które wydają i odbierają od państwa dzieci, jest bardziej elastyczne. Jeżeli tak nie jest, to też proszę o sygnał. Wystarczy zadzwonić, większość z państwa ma mój numer telefonu. Pracujemy także nad kłopotem związanym ze śmieciami, z odbiorem śmieci. Kłopot dotyczy tego, że spółka olsztyńska ZGOK podniosła w tej chwili bardzo mocno cenę śmieci segregowanych. Na razie, i tu ważna informacja dla państwa, nie myślimy o podwyżce kosztów odbioru śmieci w mieście. Spróbujemy to rozwiązać w negocjacji ze spółką ZGOK. Jesteśmy w porozumieniu z wieloma samorządami, które są również tak jak my, które również tak jak my korzystają z tej instalacji. No zobaczymy, jak to się skończy. Bądźmy tutaj dobrej myśli. Wymaga to trudnych decyzji. W tej chwili, podobnie jak kilka innych samorządów, odmówiliśmy zapłaty całej faktury, którą otrzymaliśmy ze ZGOK-u. Zobaczymy, jak to się będzie toczyło dalej. No, to jeśli chodzi o kłopoty. Z kolei dobrą informacją jest to, że sukcesem zakończyły się rozmowy z naszym starostwem powiatowym. Jesteśmy na dobrej drodze, jeśli chodzi o remont ulic Sikorskiego i Krasickiego. Tu będzie oczywiście potrzebny wkład własny ze strony naszego miejskiego budżetu. Taką uchwałę zresztą Wysoka Rada otrzymała na dzisiejszą sesję, żeby zadeklarować się, czy krótko mówiąc, dołożymy nasze miejskie pieniądze do tej ważnej inwestycji. Myślę, że sportowców ucieszy informacja, że pracujemy w tej chwili nad przeniesieniem medycznego magazynu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z pomieszczeń tymczasowych na stadionie. W tym celu będziemy opróżniali jeden z garaży w budynku naszej przychodni i tam docelowo te rzeczy się znajdą, więc ta salka konferencyjna
będzie po uzgodnieniu z pracownikami ośrodka kultury, naszego ośrodka kultury do dyspozycji. Mam nadzieję, że w jakimś rozsądnym okresie czasu, no, musimy ten garaż zaadoptować, tak, zabezpieczyć, on przez lata nie był remontowany. Myślę też, jeżeli jesteśmy już przy stadionie miejskim, że ten okres przejściowy po śmierci nieodżałowanego pana, który zajmował się przez te wszystkie lata naszym stadionem, na dzisiaj już współpraca z ośrodkiem, pomiędzy Kresowią, ośrodkiem kultury, z naszą skromną pomocą przebiega harmonijnie. Wiem, że na bieżąco jest otwierany stadion. Mamy już przetarte systemy, jeśli chodzi o co kto sprząta, tak, czyli to co uprząta Kresowia po swoich zajęciach, to czym zajmują się nasze jednostki, i myślę, że to się będzie no, toczyło już bezproblemowo. Odbył się w Działdowie 4 września Festiwal Miast Cita Slow. Miałem przyjemność przewodniczyć tej imprezie. Z oczywistych względów wydarzenie było dużo bardziej skromne niż ten festiwal, który udało nam się zorganizować w Górowie Ławeckim, ale też wielkie uznania dla samorządu Działdowa, że podjął się tego wyzwania w dobie koronawirusa. Z takich istotnych jeszcze rzeczy, miałem przyjemność otwierać pierwszy odcinek Łynostrady. To jest trasa rowerowa, która w tej chwili biegnie z Olsztyna do Lidzbarka Warmińskiego. Drugi etap tej inwestycji to będzie trasa w kierunku Nidzicy. Ja natomiast w porozumieniu z burmistrzem Bartoszyc zaczynamy rozmawiać na temat przeprowadzenia północnego odcinka Łynostrady, czyli połączenia tych wszystkich dróg rowerowych pomiędzy Lidzbarkiem Warmińskim, Bartoszycami i naszym skromnym Górowiem Ławeckim. Myślę, że będzie to z pożytkiem dla nas wszystkich. Jeśli chodzi o sprawy finansowe, to wojewoda warmińsko-mazurski zwiększył nam dotację na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom, wyprawka szkolna, o kwotę 2395 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję za przedstawienie informacji dla pana burmistrza. Jeżeli są uwagi do tego, zachęcam do korzystania z telefonu, więc można będzie się połączyć, żeby było to jak najbardziej zdalne, a jednocześnie żebyśmy mieli na to wszystko wpływ. W tej chwili przechodzimy do przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze roku 2020. Chcę powiedzieć, że 7 września wpłynęło do nas pozytywne pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, podpisane przez zastępcę prezesa pana Bogdana Gabera, i ono jest następującej treści. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 2 września 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez burmistrza miasta Górowo i Ławeckie informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach: przewodniczący Krzysztof Mościbrocki, członkowie Anna Michalik i Bogdan Gaber, działając na podstawie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz ustawy o finansach publicznych, pozytywnie opiniuje przedłożoną przez burmistrza miasta Górowo i Ławeckie informację o wykonaniu budżetu miasta Górowo i Ławeckie za pierwsze półrocze. Tutaj tylko fragmenty tego pisma. Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdza, że wykonane dochody budżetowe stanowią 43% ustalonego planu dochodów. Po zmianach wydatki budżetowe zrealizowano na wysokości 40%. Oznacza to nie więcej, nie mniej, tylko że plan, budżet jest pod dobrą opieką tutaj pani naszej skarbnik i nie został przekroczony. Tak jak było mówione, pół roku to powinno być wykonanie 50%, a my mamy w granicach 50%, czyli jest jak najbardziej pozytywnie. Przystępujemy do głosowania nad treścią tej uchwały. Bardzo proszę o zagłosowanie i przyjęcie informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Proszę o zagłosowanie. Czekamy jeszcze na jednego pana radnego.
tej chwili na tablicy ogłoszeń są wyniki. 15 radnych pozytywnie i przyjmuje do wiadomości informacje Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu naszej dzisiejszej sesji. Jest to informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2020-2021. Mam tu przed sobą protokół. Protokół ten również był omawiany w czasie naszej komisji wspólnej. Z posiedzenia przeczytam w tej chwili treść tego protokołu, bo nie jest długi. Jest to protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, Opieki Społecznej Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 27 sierpnia 2020 roku. Komisja udała się do placówek miejskich oświatowych w Górowie i Ławeckim w celu zapoznania się ze stanem przygotowania tych placówek do roku szkolnego. Informacja o stanie przygotowania jest tutaj na tych właśnie załącznikach i najważniejsze w tym wszystkim jest wniosek, że na podstawie przeprowadzonego przeglądu wszystkie budynki oświatowe należy jak w najszybszym czasie poddać gruntowej modernizacji, zauważa komisja. W tym szczególnie dostosować do wymogów osób niepełnosprawnych w celu poprawienia warunków pracy w szkole i stwierdza również, że wszystkie placówki nasze, czyli szkoły podstawowe jedna i druga w budynkach oraz przedszkole są przygotowane do rozpoczęcia roku 2020-2021 pod względem ładu i porządków oraz bezpieczeństwa dzieci. Tak to wszystko wygląda. Tutaj komisja również zauważa, że utworzono punkty dezynfekcji rąk oraz zabezpieczono środki do dezynfekcji powierzchni, sale dydaktyczne, ciągi komunikacyjne na potrzeby właśnie panującej pandemii. Podpisał inspektor Daniel Spitelmach i również przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Sportu pani Alina Wierzbowska. W tej chwili przystąpimy do zaakceptowania. Słucham? Mam tu podpowiedź, to jest tylko do wiadomości, czyli uprzejmie informuję, że taki protokół się odbył i taka czynność miała miejsce. Przechodzimy teraz do kolejnego naszego punktu. Będą to uchwały. I pierwsza z uchwał jest bardzo tutaj istotna. Jest to uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2020-2035. Ja tylko dodam jeszcze, że wieloletnia prognoza finansowa została wprowadzona przepisami ustawy o finansach publicznych. Jest to i stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego jednostek samorządu terytorialnego. Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem strategicznym pozwalającym ocenić stopień rozwoju danej jednostki samorządu, dlatego bardzo często o tej wieloletniej prognozie rozmawiamy i teraz bardzo proszę panią naszą skarbnik o przybliżenie, jakie zmiany w tej prognozie będą następowały. Witam serdecznie wszystkich państwa. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dotyczą dostosowania w zakresie planu dochodów bieżących, a także w zakresie planu wydatków bieżących do uchwały Rady Miasta z dnia 28 września w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 rok. Uchwała ta zawiera dwa załączniki. Pierwszy załącznik przedstawia państwu tak naprawdę, czy spełniamy wskaźnik artykułu 243 mówiący o możliwości spłaty zadłużenia naszego miasta. Ten wskaźnik jest na dzień dzisiejszy zachowany i jesteśmy bezpieczni. Programu naprawczego raczej robić nie będziemy. Drugi załącznik to jest wykaz przedsięwzięć realizowanych przez miasto Górowo i Ławeckie w kolejnych latach. Jest to załącznik numer 2 i w tym załączniku przedstawione są wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe z udziałem funduszy unijnych. Tutaj mamy zmianę, jeśli chodzi o termomodernizację budynku szkoły podstawowej, polegającej na poprawie warunków cieplnych i zmniejszenia kosztów ogrzewania. Zmiana ta polega na zwiększeniu wartości inwestycji, ponieważ dostaliśmy, o czym powiemy za chwileczkę, dostaliśmy środki z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 tysięcy i te środki przeznaczyliśmy właśnie na ten projekt i tutaj nastąpiła zmiana wartości inwestycji.
w punkcie kolejnym, w punkcie, gdzie pokazywane są wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, niefinansowane z udziału środków unijnych bądź też na podstawie umów publiczno-prywatnych, jest to wydatek bieżący polegający na leasingu samochodu marki Opel Astra, która umowa została zawarta na 36 miesięcy i przedsięwzięcie to postanowiłam wykazać w tym załączniku, chociaż po rozmowach z naszymi opiekunami w Regionalnej Izbie Obrachunkowej zdania były podzielone. Niektórzy twierdzili, że raczej nie trzeba tego wykazywać w tym załączniku, natomiast druga część twierdziła, że lepiej jest to pokazać ze względu na przejrzystość i na to, żebyście Państwo mieli ogląd, jeśli chodzi o tą umowę i o to zadanie. Dlatego tu w tym punkcie jest to wyszczególnione w rozbiciu na poszczególne lata, czyli na spłatę tych rat leasingowych. I właściwie zmiana w UPFC polega na tym. Dziękuję bardzo. Dla Pani Skarbnik, mieliśmy tu również, przypomnę, komisje stałe. Pani Skarbnik była uprzejma wyjaśnić nam na komisjach bardzo dokładnie, z czego wynikają te zmiany, więc jesteśmy tego wszystkiego świadomi. Wysoka Rado, zatem przystępujemy do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowa i Łowieckie na lata 2020-2035. Treść tej uchwały dostaliście Państwo na skrzynki mailowe, więc wiecie, o czym mówimy. I na podstawie artykułu ustawy o finansach publicznych w związku z ustawą o samorządzie gminnym Rada Miasta uchwala, co następuje. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2035 zgodnie z załącznikiem nr 1. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez miasto Górowo i Ławeckie w latach 2020-2021 zgodnie z załącznikiem nr 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podległa ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Przystępujemy zatem do głosowania nad tą uchwałą. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, zechce zagłosować. Czekamy na wyniki. Cały czas czekamy jeszcze na głosowanie, na oddanie głosu przez trzech radnych. Jeszcze brakuje, już mamy wszystko. Dobrze, matematyka się nam zgadza. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, 13 radnych było za przyjęciem tej uchwały, jeden radny się wstrzymał, jeden radny był przeciw. Informuję, że Wysoka Rada uchwałę podjęła większością głosów. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do kolejnej realizacji naszego punktu. Będzie to blok uchwał dotyczących naszych dyrektorów przedszkola miejskiego i dyrektora szkoły. Tak jak mówiliśmy na komisjach, dostaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego o proceduralnej sprawie. Tu się nic nie zmienia, chodzi tylko o sposób ogłoszenia tej uchwały odnośnie zwolnienia dyrektora z prowadzenia zajęć dydaktycznych. Mieliśmy, że podlega ogłoszeniu w dzienniku, że podlega w dzienniku ustaw, a natomiast tutaj Urząd Marszałkowski sugeruje, że powinno być, że wchodzi w życie z dniem podjęcia. To jest taki niuans. Odwrotnie tutaj mam informację, że proszę powiedzieć, Pani Sylwio. Tak? Y
Tak to wynika. W związku z powyższym musimy uchylić nasze dwie wcześniejsze uchwały odnośnie zwolnienia dyrektorów z prowadzenia zajęć dydaktycznych. W tym temacie się nic nie zmienia i kolejne nasze uchwały będą dotyczyły zwolnienia dyrektorów. Więc najpierw będą uchwały dotyczące uchylenia uchwały wcześniejszej. Jest to uchwała Rady Miasta Górowa i Ławeckie z dnia dzisiejszego, 28 września 2020 roku, w sprawie uchylenia uchwały z dnia 31 sierpnia w sprawie zwolnienia dyrektora przedszkola w Górowie i Ławeckim z realizacji obowiązków zajęć dydaktycznych oraz uchwały z dnia również 31 sierpnia bieżącego roku w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły podstawowej z realizacji obowiązków zajęć dydaktycznych. I punkt pierwszy, uchyla się uchwałę w sprawie zwolnienia dyrektora z prowadzenia tych zajęć dydaktycznych. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowa i Ławeckie, teraz już jest poprawnie, i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za takim rozwiązaniem tej uchwały? Proszę o zagłosowanie. Czekamy na głosowanie jeszcze, czekamy na głosy. Jeszcze dwie osoby. Proszę o zagłosowanie. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. W związku z tym, że uchyliliśmy wcześniejszą naszą uchwałę dotyczącą zwolnienia dyrektorów z prowadzenia obowiązkowych zajęć, ale w dalszym ciągu chcemy, żeby nasi dyrektorzy byli zwolnieni z tych zajęć po to, żeby swoją energię kierowali właśnie na dzieci, na walkę z COVID-em. Dlatego też w tej chwili będzie podjęta uchwała w sprawie zwolnienia dyrektora przedszkola miejskiego w Górowie Ławeckim z realizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych. Tutaj również na podstawie stosownych przepisów, w szczególności karty nauczyciela, uchwały Rady Miasta nr 43 z roku 2006 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i udzielania rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach, Rada Miasta ustala, co następuje. Zwalnia się dyrektora przedszkola miejskiego w Górowie i Ławeckim z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych w wysokości 8 godzin dydaktycznych tygodniowo do 2 godzin dydaktycznych tygodniowo w okresie od 1 września 2020 do 25 czerwca 2021 w roku szkolnym 2020-2021. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowe i Ławeckie i tu właśnie wersja poprawna. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kto z pań i panów radnych jest za takim rozstrzygnięciem tej uchwały? Proszę o zagłosowanie. Czekamy jeszcze na pana Macieja.
Dziękuję. Mamy już wynik. W głosowaniu wzięło 15 radnych. Uchwała została podjęta w sposób jednogłośny. Identycznej treści jest kolejna nasza uchwała z dnia dzisiejszego w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Górowie Łowieckim z realizacji obowiązkowych zadań dydaktycznych. Tutaj również na podstawie stosownych przepisów przeze mnie cytowanych, czyli ustawy Karta Nauczyciela i naszej wcześniejszej uchwały z roku 2006, zwalnia się dyrektora Szkoły Podstawowej w Górowie Łowieckim z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych w wysokości 6 godzin dydaktycznych tygodniowo w okresie od 1 września 2020 do 25 czerwca 2021 w roku szkolnym 2020-2021. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowe i Ławeckie i poprawna wersja uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kto z Państwa jest za takim rozstrzygnięciem tej uchwały, proszę o zagłosowanie. Czekamy również tutaj na jednego radnego jeszcze. Dziękuję. Widać wyniki na tablicy. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do kolejnej naszej bardzo ważnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2020. Również tutaj poproszę panią skarbnik o przedstawienie tego zagadnienia. Uprzejmie również przypominam i informuję, że temat ten był szeroko omawiany również na naszych komisjach, które mieliśmy wspólnie kilka dni temu. Także bardzo proszę pani skarbnik o przedstawienie zmian, jakie będą dotyczyły. Dokonania zmiany budżetu miasta na 2020 rok. Zwiększamy dochody budżetu miasta o kwotę 572 476 zł. I wydatki o kwotę 398 359 zł zgodnie z załącznikami 1 i 2 do niniejszej uchwały. Budżet po zmianach będzie wynosił po stronie dochodów 27 348 041 złotych i 55 groszy. Po stronie wydatków 27 171 041 złotych i 55 groszy. Nadwyżka budżetu miasta będzie wynosiła 177 tysięcy i w całości zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i zobowiązań długoterminowych. Po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem numer 1, dokonujemy zmiany w dziale gospodarki mieszkaniowej, zwiększając plan o 44 361 zł. W dziale oświata i wychowanie, to jest wspomniana przeze mnie inwestycja dotycząca termomodernizacji budynku szkoły, na którą dostaliśmy środki z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 tysięcy i tego dotyczy właśnie wspomniana przeze mnie zmiana. Wprowadziliśmy po stronie dochodów 500 tysięcy i nanieśliśmy zmiany dotyczące środków, które przyjdą do nas w ramach realizowanego projektu. Po stronie dochodów również w edukacji i opiece wychowawczej jest zmiana o 2395 zł. To są pieniążki, które dostaliśmy na wyprawkę szkolną od wojewody. Po stronie w dziale gospodarka komunalna i ochrona, środowiska dostosowaliśmy plan, zwiększyliśmy o 42 556 zł, ponieważ dostaliśmy troszeczkę więcej środków z wniosku o płatność po realizowanym projekcie. Jeśli chodzi o wydatki i załącznik numer 2, mamy tutaj zmiany dotyczące inwestycji, które będziemy realizować w danym roku, o czym mówi kolejny załącznik, ale to zaraz wspomnę. I po stronie wydatków oczywiście też są kwestie dotyczące zmian w paragrafach, ponieważ musiałam przesunąć środki z wydatków bieżących. Tutaj oczywiście jest wspomniana przeze mnie wyprawka szkolna, którą po stronie wydatków trzeba było zabezpieczyć. I tutaj również jest zmiana dotycząca
środków, które Państwo chcieli przeznaczyć dla Komendy Policji Powiatowej w Bartoszycach. Z tego porozumienia, które miało być zawarte w wysokości 3000, które Państwo przekazali, Rada zaopiniowała, że środki te zostaną przekazane na zakup potrzebnego sprzętu na wyposażenie Komendy Powiatowej w Bartoszycach. To jest załącznik numer 2, jeśli chodzi o wydatki. Zadania inwestycyjne, które będą przewidziane do realizacji w roku 2020, przedstawiają się następująco. Będzie to przebudowa ulicy Słowackiego w Górowie i Ławeckim. To są pieniążki, które przeznaczone będą na kosztorysy i inne materiały planistyczne dotyczące budowy drogi. To będzie, jak wspomniana, ulica Słowackiego i ulica Słowackiego, tak. Następna inwestycja to przebudowa sieci kablowej przy ulicy Wojska Polskiego w Górowie Ławeckim wraz z rozbiórką kotłowni. Modernizacja zapór ziemnych na Zalewie Miejskim w Górowie Ławeckim w celu wyeliminowania sufozji wraz z opracowaniem. Kolejna inwestycja to wdrożenie e-usług, rozbudowa monitoringu miejskiego w Górowie Ławeckim przy ulicy Wyszyńskiego i w Parku Miejskim w Górowie Ławeckim, termomodernizacja budynku szkoły podstawowej, termomodernizacja budynku przedszkola, przebudowa linii kablowej z przeniesieniem złącz kablowych przy ulicy Nowowiejskiego, modernizacja oświetlenia przy ulicy Kościuszki oraz przebudowa ośrodka kultury. Tak przedstawia się załącznik dotyczący inwestycji, które są planowane w danym roku oraz przewidziane w latach kolejnych. Dodatkowym załącznikiem załączonym do uchwały jest załącznik 3A, który wprowadza środki z tego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jakby w celu przedstawienia tych pieniążków i wykazania, w którym roku i w jakiej wysokości zostaną przekazane i wydatkowane na daną inwestycję. Kolejnym załącznikiem jest załącznik 4, wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójnościowych. Tu są zawarte wszystkie projekty unijne, które będą współfinansowane ze środków unijnych oraz naszym wkładem. Generalnie zmiana w tym załączniku polega na uaktualnieniu wydatków na termomodernizację szkoły podstawowej. I ostatni załącznik, załącznik numer 5, przychody i rozchody budżetu, który pokazuje oczywiście, jakie mamy planowane dochody, jakie wydatki oraz wysokość nadwyżki, a także na co ta nadwyżka zostanie przeznaczona. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik za szczegółowe przedstawienie zmian, jakie będą w budżecie miasta. Chcę również zaakcentować, że nasze plany inwestycyjne, jakie były w szczególności termomodernizacja przedszkola, termomodernizacja szkoły, dalej są aktualne. I również inne inwestycje są również w tym planie budżetu miasta na rok 2020 przewidziane. Dlatego też poddaję tą uchwałę pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za dokonaniem zmian w wersji przedstawionej przez Panią Skarbnik? Proszę o zagłosowanie. Czekamy na głosy oddane. Zaproszę o zagłosowanie radnych.
Czekamy na pana radnego Szlajera. Czekamy jeszcze na głos pana radnego Szlajera. Tak, już mamy komplet. W tej chwili widać na tablicy, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Uchwała odnośnie dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2020 została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy teraz do naszego kolejnego dzisiaj, do kolejnej naszej dzisiejszej sprawy. Jest to zaopiniowanie pisma Zarządu Powiatu Bartoszyckiego w sprawie włączenia w plany inwestycyjne powiatu przebudowy drogi powiatowej przy ulicy Sikorskiego i Krasickiego. Chcę przypomnieć tylko uprzejmie, że w czasie naszej ostatniej wigilii, jaką mieliśmy w mieście, był obecny pan Zbigniew Nadolny. Tutaj rozmawialiśmy z nim na temat potrzeby remontu naszych dróg. Obiecał nad tą sprawą się pochylić i pochylił się bardzo pozytywnie. I chcę powiedzieć, że otrzymaliśmy pismo z Zarządu Powiatowego w Bartoszycach następującej treści. Szanowny panie burmistrzu, pisze przewodniczący Rady Powiatu, pan Zbigniew Nadolny. Zarząd Powiatu Bartoszyckiego informuje, że zapoznał się z państwa wnioskiem w sprawie włączenia w plany inwestycyjne powiatu przebudowy dróg powiatowych przy ulicy Sikorskiego i Krasickiego w Górowie Ławeckim. Zarząd Powiatu Bartoszyckiego wyraził aprobatę dla wyżej wymienionego wniosku pod warunkiem realizacji inwestycji na zasadach z lat ubiegłych, a mianowicie uzyskanie przez powiat bartoszycki dofinansowania na realizację inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, partycypowanie przez gminę miejską w Górowie Ławeckim w koszta wkładu własnego w wysokości 50% wkładu powiatu, nie mniej niż 25% wartości inwestycji, przyjęcie po realizacji inwestycji przebudowy dróg w zasób dróg gminnych. W przypadku akceptacji przez gminę miejską w Górowie Ławeckim wyżej wymienionych warunków, Zarząd Powiatu deklaruje ujęcie w budżecie na rok 2021 środków finansowych na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Sikorskiego i Krasickiego w Górowie Ławeckim oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach następnego naboru Funduszu Dróg Samorządowych lub ewentualnego innego programu, w którym będą środki przewidziane na drogi lokalne. Także ta treść jest tutaj, tego pisma jest jak najbardziej aktualna. Cieszymy się z tego wniosku, z tego, że nasz wniosek, który złożył tutaj pan burmistrz, jest pozytywnie rozpatrywany. Niejednokrotnie mówiliśmy, że droga Sikorskiego i Krasickiego jest bardzo ważną arterią, podobnie jak inne drogi w naszym mieście. Jest to droga, która prowadzi do CPN-u, do kościoła, na policję, do przychodni. Również tak. Dlatego, tak jak również inne nasze drogi, liczymy na to, że w przyszłym roku, w 2021, będzie to ta inwestycja powzięta i będzie wykonana dla dobra mieszkańców. Dla przybliżenia jeszcze tego tematu bardzo poproszę pana Edwarda Drymucha, bo on jest tu specjalistą drogowym tutaj w tym temacie, o kilka informacji na ten temat. Myślę, że mieszkańcy również są tego ciekawi. Bardzo proszę. Może nie do końca specjalistą, ale niech będzie. Po prostu wystąpiliśmy z wnioskiem w sierpniu tego roku. To, co pan przewodniczący przedstawił, oczywiście rozmawialiśmy wówczas na Wigilii w Górowie, ale z wnioskiem oficjalnie wystąpiliśmy w sierpniu, 3 sierpnia dokładnie tego roku, z prośbą o włączenie w plany inwestycyjne Starostwa Powiatowego remontu tych naszych dróg. No i stąd po prostu to pismo. Wcześniej nie ukrywam, że rozmawialiśmy też z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych, który no przedstawiał tak mniej więcej taką treść.
Więc rozpoczęcie nastąpiłoby faktycznie w 2021, a budowa sama, budowa prawdopodobnie 2022, no najpóźniej 2023, w zależności od pozyskania po prostu środków tych 50%. Więc no, taki mniej więcej mamy tutaj rozumiem, może zapewnienia. Że to przebudowa drogi, czyli asfalt i chodniki również, rozumiem, tak? Tam, gdzie będzie konieczność oczywiście i chodniki, i kanalizacja, powiedzmy poprawienie kanalizacji, czy tam studni kanalizacji deszczowej, sanitarnej. Także cały ciąg. Jak robimy, to robimy całe ciągi, cały pas drogowy, tak to może nazwę. Czy możemy oszacować, jakie to będą koszty po stronie miasta? No ja tak na podstawie powiedzmy podobnych inwestycji uważam, że w granicach do miliona złotych, do miliona. Bo to jednak dużo, nie dużo, dużo. Dużo, nie dużo. No. Tak, dokładnie, 1/4, jakby nie patrzeć, jakby nie liczyć. To nie jest tak dużo. Myślę, że byłoby, dziękuję Panie Edwardzie, myślę, że gdyby to udało się tą budowę drogi, remont tej drogi Sikorskiego i Krasickiego ukończyć, no byłoby bardzo dobrze. Mamy tutaj przykład ulicy 1 Maja, gdzie droga jest piękna, równa i bezpiecznie się tam jeździ. Myślę, że również te drogi, o których tutaj mówimy, gdyby były wyremontowane, miasto i mieszkańcy by na pewno z tego byli zadowoleni i byliby wdzięczni. To tyle. Myślę, że w tej chwili, Pani Sylwio, przechodzimy do głosowania nad tym, tak? Dlatego w tej chwili głosowanie nad tym punktem. Bardzo proszę, kto z Pani, Panów Radnych jest za pozytywną opinią tego pisma, proszę o zagłosowanie. O, jeszcze ja zostałem. O, już jest dobrze. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych jednogłośnie i oczekujemy, że ta inwestycja w najbliższej przyszłości się zrealizuje i uroczyście przetniemy wstęgę, żeby nam służyła długie lata. I w ten sposób zakończyliśmy prawie wszystkie nasze punkty. Został nam jeszcze punkt sprawy różne. Także bardzo proszę, tu wiem, że jeden z panów radnych zgłaszał chęć tutaj zabrania głosu. Jeżeli jest taka dalej akceptacja, bardzo proszę o wykonanie takiego połączenia na mój telefon. Będzie słychać zapytanie i tyle właśnie. Tak? Pan burmistrz może w sprawach różnych w oczekiwaniu? Obszerne sprawozdanie, więc myślę sobie, że nie ma sensu epatowania swoją osobą. Chcę również powiedzieć, że na naszej ostatniej komisji, która była, wszystkie sprawy bieżące były przekazane tutaj dla pana Edwarda Dremucha, także tutaj radni przekazują sprawy mieszkańców, także to nie jest tak, że tylko na sesji, również w innych okolicznościach sprawy mieszkańców są przekazywane i nad tymi sprawami się pochylamy. Czekam na telefon od pana Macieja, bo zgłaszał chęć tutaj zabrania głosu. Tak, tak. Już proszę mówić, proszę się przedstawić. Na łączeniu mamy pana Macieja Choraka, radnego z ulicy Słowackiego. Proszę bardzo. Witam serdecznie. Zwracam się z takim zapytaniem, już pytałem to na komisji. Tak, proszę mówić. Halo, halo Macieju. Nie słyszę. Tak, proszę mówić, cały czas słuchać się dobrze. Dobra, więc w takim razie chodzi mi o sukcesywność wymiany zasów, jeżeli chodzi o firmę Ewiks na terenie Górowa. Wspominałem o tym na komisji, że no, skoro jest awaria wody, dlaczego w dalszym ciągu, że tak powiem, większość miasta jest odcinana od wody. Miało to być, ulec poprawie, sukcesywnie miały być wymieniane zasuwy i chciałbym, żeby tutaj prezes ewentualnie Ewiksu odniósł się do tej kwestii, żeby Urząd Miasta skierował do niego zapytanie. A druga sprawa, chciałbym uzyskać odpowiedź, kiedy zostaną zamontowane na ulicy Słoweckiego i Mickiewicza słupy ogłoszeniowe,
w tym okresie. Moim zdaniem jest to bardzo adekwatna rzecz co do udzielania informacji na temat tego, co się dzieje w mieście i sytuacją z COVID-em oraz z innymi sytuacjami w mieście. Dziękuję. Dziękuję, było słychać. Odpowiedzi zaraz udzieli pan Edward i pan burmistrz, tak? Bardzo proszę. Słuchajcie, tak pokrótce, jeśli chodzi o zasuwy, to ja pragnę przypomnieć, że w ramach inwestycji, którą mam nadzieję część z państwa pamięta, a część z państwa mam nadzieję zapomniała, bo była bardzo trudna i uciążliwa, wymieniliśmy ogromną liczbę zasuw w mieście na nowe, sprawne i działające. Z drugiej strony EWiK zdeklarował wymianę pozostałych, więc myślę sobie, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby odcinać tak, gdy nie ma wody, tylko fragmenty miasta. Ale jakby osobą uprawnioną do udzielenia odpowiedzi jest tutaj prezes EWiK-u i na najbliższą komisję rady pana prezesa zaprosimy, żeby tą sprawę wyjaśnił, no bo dla mnie to też jest zastanawiające. Ja swoją drogą i tak przeprowadzę taką rozmowę z panem Kłębuckim, no bo kiedy ten stan był byle jaki, ja rozumiem, że bezpieczniej było zakręcić wodę w całym mieście, żeby ta woda gdzieś nie wybiła i nie narobiła szkód. Ale dzisiaj, kiedy te zasuwy są w dobrym stanie w większości wypadków, myślę sobie, że no, przyczyna musi leżeć po stronie spółki, ale porozmawiamy. Jeśli chodzi o słupy ogłoszeniowe, to już mamy to wstępnie w urzędzie przedyskutowane. W momencie, kiedy będzie prowadzona inwestycja drogowa na ulicy, jednocześnie będą zaplanowane miejsce posadowienia i posadowienia słupy ogłoszeniowe, bo nie ma sensu ich w tej chwili wkładać i przekładać, bo to jest jednak dosyć kruchy materiał. I jak tylko będzie inwestycja dobiegała końca, takie słupy na osiedlu zostaną postawione. Dziękuję bardzo. W dalszym ciągu zachęcam radnych do korzystania z możliwości łącza telefonicznego i zadania pytania, jeżeli takie są sprawy. Bardzo proszę. Ja wykorzystując czas antenowy, tutaj jeszcze spytam jeszcze panie Edwardzie sprawę monitoringu naszego, bo rozmawialiśmy również na komisjach. Potrzebę założenia monitoringu, szczególnie tam w jednym newralgicznym miejscu, gdzie dochodzi do częstych dewastacji i bardzo proszę o informację, jak to wygląda. Tak, oczywiście. Na dzień dzisiejszy mamy już podpisaną umowę z wykonawcą robót do 15 października. Bodajże do 15 października, no nie mam przy sobie akurat umowy, ale wydaje mi się, że to jest, bo teraz mamy wrzesień, tak, raczej do 15 października powinien być monitoring w tym newralgicznym miejscu. To oczywiście, bo tutaj no, też jesteśmy za tym, dlatego że tam jest tak zwany ten mor, który jest wiecznie niszczony i wiecznie po prostu spada to na nas, naprawa, konserwacja, sprzątanie. Oprócz tego no, jeszcze na dzień dzisiejszy będzie sprawdzane to przez Urząd Marszałkowski, trwałość projektu, także zależy nam również na tym, żeby ten monitoring był i takie coś będzie wykonane do, bodajże do 15, chyba się nie mylę, do 15 października. Dziękuję bardzo i też spytam, bo pewnie mieszkańcy też są bardzo ciekawi. Panie Edwardzie, kwestia remontu naszej drogi wyjazdowej, szczególnie te rondo, jak to wygląda, bo uciążliwość była tutaj bardzo długa, bardzo długo te rondo się tworzyło, 3-4 miesiące, już jest przejezdna, bo już jedna nitka jest położona. Bardzo proszę o informację, jak to wygląda. Na dzień dzisiejszy z tego, co mi wiadomo, oczywiście z rozmowy tam z kierownikiem budowy, już sprzęt budowlany korzysta w większości z przejazdu ulicą Kaliningradzką, tą częścią w stronę obwodnicy. Natomiast most jest też zakończony już na dalszej części ulicy Kaliningradzkiej. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie będą się przymierzali, jeżeli pogoda pozwoli, do wylania pierwszego asfaltu do ronda na ulicy, czy przy ulicy Zwycięstwa. Tak wyglądają na dzień dzisiejszy, tak wygląda harmonogram, powiedzmy, i założenia. No już trzeba, myślę, że każdy zauważył, że się zmniejszył jednak ten ruch troszeczkę, szczególnie nam tutaj chodziło w stronę pieniężną. No po rozmowie z kierownikiem budowy obiecuję, że już, chyba że mówię, trwają tam jeszcze oczywiście malutkie prace takie typu humusowanie skarb na dzień dzisiejszy. Myślę, że już nie powinno być tak uciążliwego ruchu po prostu samochodów tych ciężarowych i maszyn budowlanych przez samo miasto. Dziękuję bardzo. Mieliśmy również tutaj pisma części mieszkańców zamieszkałych tam przy ulicy właśnie tej nowo budowanej w okolicach tego nowego ronda, które stwierdzało ogromną uciążliwość, bo rzeczywiście było to widać kurz, pył, ale myślę, że już to się pomału wszystko kończy już tutaj, tak? Tak, oczywiście. To co powiedziałem na dzień dzisiejszy, myślę, że kwestia tygodnia maksymalnie do dwóch,
kiedy zostanie to rondo wykończone i asfalt położony w ulicy już też częściowo Olsztyńskiej. Mhm, dziękuję bardzo. Myślę tutaj również, że wszystkie siły i środki będą rzucone teraz na rondo na ulicy Zwycięstwa, bo tak jak wiemy, jest tam nasz cmentarz komunalny, nieuchronnie zbliża się 1 listopada. Zawsze samochody i jakiś, żeby dostęp był logiczny i poprawny do cmentarza, myślę, że również dla firmy też zależy, żeby to dobrze w to wszystko wyglądało. Dziękuję bardzo. W dalszym ciągu zachęcam do kontaktu telefonicznego. Jeżeli nie ma, to rozumiem, że nie ma spraw. Jakieś sprawy jeszcze macie Państwo do przekazania? Nie ma. W związku z powyższym, że wszystkie punkty naszego dzisiejszej sesji zostały wyczerpane, zamykam 25. sesję Rady Miasta Góry Wojewódzkiej. Dziękuję bardzo.